Jest wtorek, 14 czerwca. Radio Opłotki po 3-tygodniowej przerwie przygotowało cotygodniowe podsumowanie wydarzeń z naszej miejscowości. Oto one. Poniedziałek. Tego dnia zawitało do naszej miejscowości Wesołe Miasteczko. Pośród licznych atrakcji szczególną uwagę zwracały ogromne rollercoastery, diabelskie koła, dom strachu, budka z goframi oraz cyrk ze zwierzętami zagrożonymi wyginięciem. Niektórzy z nas czerpią wielką przyjemność z patrzenia, jak przestraszone, głodne i maltretowane tygrysy stają na tylnych łapach. Gratulujemy gustu. Wtorek. Z cyrku nadeszły dobre wieści. Trener dzikich zwierząt został zjedzony przez tygrysa. Czy tygrys zrobił to w ramach zemsty, czy może dlatego, bo uwielbia ludzkie mięso? To pytanie musi pozostać bez odpowiedzi. Trzeba przyznać, że łańcuch pokarmowy ma w sobie coś bardzo estetycznego. Środa. Wesołe Miasteczko nie obyłoby się bez psychopatycznego klauna, który terroryzuje okolice. Klaun, który nawiedził Opłotki, ma na imię Zbigniew i jest nowy w tym fachu. Czasami wstydzi się kogoś przestraszyć, nieraz podczas biegania z piłą motorową spada mu peruka, a w bezsenne noce marzy o czymś romantycznym, na przykład o podróży do Wenecji. Dopiero co zmieniłem pracę, tłumaczy klaun Zbigniew. Klaun Zbigniew wcześniej był hydraulikiem, choć skończył technikum hotelarskie. Jak sam przyznaje, uwielbia wymieniać kolanka i syfony, ta praca go relaksuje. Chciałbym gdzieś wyjechać, dodaje, w Wenecji jest dużo wody, ciągnie mnie tam od lat. Kończy klaun Zbigniew i straszy naszego reportera, że zje mu nogi. Trzeba przyznać, że nie jest zbyt przekonujący. Czwartek. Pani Joannie Karaś przestała schodzić woda z brodzika. Nie wiadomo, skąd pojawił się ten dziwny klaun, mówi pani Joanna, ale miał w rękach klucz nastawny i komplet uszczelek oraz ten taki gumowy wsysak do udrażniania rur. Praca poszła błyskawicznie, kontynuuje zaskoczona gospodyni. Na koniec klaun położył jeszcze silikon i zagroził moim dzieciom, że odgryzie im nogi. Podczas pracy śmiał się demonicznie. Za usługę nie wziął ani grosza. Dobry fachowiec, kończy pani Joanna. Piątek. Nocą pan Rysiu i pan Kaziu, nasi lokalni złomiarze, rozkręcili prawie wszystkie atrakcje Wesołego Miasteczka, w tym tory i przęsła największego rollercoastera w Europie i w kilka kursów na swoim 40-letnim Simpsonie z przyczepką, wywieźli wszystko na skup złomu. Ostała się tylko buda z goframi oraz dwa wagoniki z diabolskiego młyna. Sobota. Tego dnia setne urodziny obchodził pan Joszko Sambor. Wszystkiego najlepszego. Niedziela. W gminnej bibliotece w Opłotkach odbył się wieczorek poetycki. Swoją obecnością imprezę uświetnił sam Jan Krzysztof Herzog, autor doskonałego tomiku Fugi, Szalunki i Szczudła. Herzog dużo mówił o roli poezji w dzisiejszym zglobalizowanym świecie, w którym słowo straciło swoją moc, oraz o tym, czym zajmuje się w życiu, czyli o pracy w firmie remontowo-wykończeniowej. Przybyli goście otrzymali 15% zniżki na usługi kafelgarskie oraz próbki śnieżno-białej farby emulsyjnej do wnętrz. Na koniec pani Violetta Gołąb, bibliotekarka z naszej wsi, poprosiła pana Herzoga, by podał kilka słów, które rymują mu się ze słowem kafelki. Poeta podał następujące słowa: niewielki, bąbelki oraz abażur, czym wprawił w zdumienie i zakłopotanie gości obecnych na spotkaniu. To było podsumowanie tygodnia z Opłotek. Trzymajcie się ciepło, zapraszamy za tydzień. Nie chcesz przegapić historii z Opłotek? Subskrybuj i odwiedź nasze fanpage. Jesteśmy na YouTube, Spotify, Google Podcasts oraz na Facebooku i na Instagramie. Do usłyszenia i do przeczytania.